Cześć, tu Ernest. Wczoraj wieczorem Epic Games udostępniło kilka nowych informacji na temat botów, które zastąpią prawdziwych graczy w 11 sezonie oraz kilka innych ważnych informacji. Ale zanim do tego przejdziemy, to jeśli stawicie łapkę w górę w ciągu 3 sekund, to absolutnie nic się nie stanie. Ale będę wam bardzo wdzięczny za pomoc na drodze do 300 tysięcy subów. A więc, kilka tygodni temu Fortnite ogłosiło, że w 11 sezonie do gry zostaną dodane boty, które pojawiałyby się w zwykłych trybach solo duo i oddziały. Boty będą miały na celu pomagać w rozwijaniu naszych umiejętności krok po kroku. Tym lepiej będzie nam szło, tym mniej botów będziemy napotykać. Wczoraj wieczorem poznaliśmy odpowiedzi na kilka ważnych pytań na temat botów. Okej, po kolei. Co będzie z trybem obserwatora, jeśli wyeliminuje mnie bot? Fortnite dało znać, że gdy wyeliminuje nas bot, nasza kamera będzie przerzucona na rozgrywkę losowego prawdziwego gracza, który jest w tym meczu. Co ciekawe, jeśli w zwykłym trybie będzie się ostatnim człowiekiem na polu bitwy, to gra się zakończy, nawet jeśli w grze jest jeszcze jakiś bot. Co oznacza, że żaden bot nigdy nie wygra żadnej gry, ponieważ automatycznie jest zdany na przegraną. To trochę przykre, ale może tak będzie lepiej. To będzie ich poświęcenie, abyśmy stawali się coraz lepsi. Następne pytanie to, czy mogę tworzyć ekipy wspólnie z botami? Okazało się, że nie będziemy mogli uzupełnić naszego oddziału botami. Fortnite zaproponowało taniec robota ze znajomymi. Już trzecie pytanie to, czy boty mogą używać pojazdów lub robić 90? Cytuję odpowiedź. Na razie nie, ale w przyszłości będziemy sprawdzać, ile jeszcze uda nam się wycisnąć z naszych botów. A pamiętacie ten filmik, który wam niedawno pokazałem, na którym widać, jak testowy bot z sezonu 8 robi 90? Już w 8 sezonie był to nawet dobry, ale niestety do dziś jednak nie jest gotowy na 11 sezon. Boty na początku nie będą kręcić 90 ani używać pojazdów. Przedostatnie pytanie to, czy mogę zagrać mecz wyłącznie przeciwko botom? Co ciekawe, taka możliwość jest rozważana przez twórców Fortnite. Do gry może wejść tryb, w którym będziemy grać zwykły mecz, ale tylko i wyłącznie przeciwko botom, co ma pomóc nam w rozwijaniu umiejętności i poznawaniu mapy. Ostatnie pytanie brzmi, co z botami w trybie kreatywnym? A odpowiedź brzmi następująco. Nie będzie botów w trybie kreatywnym. Jednak jest to kwestia, którą być może uwzględnimy w naszych planach na przyszłość. To tyle nowości na temat botów, które wejdą do gry w 11 sezonie. Poza tym twórcy Fortnite wypowiedzieli się na temat tak zwanego smurfowania. Nieco ponad tydzień temu do gry został dodany system, który w trybie solo dobierał graczy na podstawie naszych osiągów, co oznacza, że nasi przeciwnicy są na mniej więcej takim samym poziomie umiejętności co my. Niektórzy streamerzy i zwykli gracze wykorzystali ten system, tworząc nowe konta. Na tych nowych kontach Fortnite dobierało im graczy, którzy rzeczywiście dopiero zaczynali ich przygodę z tą grą, albo najzwyczajniej są słabi. To się właśnie nazywa smurfowanie, czyli granie na graczy na niższym poziomie przez system, o którym wcześniej wspomniałem. Oto oficjalna wypowiedź twórców gry na temat smurfowania. Widzimy dyskusję o smurfujących graczach, którzy w ten sposób ułatwiają sobie rozgrywkę. Za smurfowanie grozi ban. Jest nieuczciwe, łamie zasady gry i zmienia charakter rozgrywki. Jeśli będziemy dostawać regularnie zgłoszenia i uznamy, że smurfujący gracz psuje innym grę, podejmiemy stosowne działania. Czyli tak, jeśli jesteście małymi, niebieskimi stworzeniami, albo specjalnie tworzycie nowe konta, aby grać na nobów, to dostaniecie bana. Tak samo jak na przykład Aidan, który dostał chwilowego bana za właśnie smurfowanie. Poza tym, w tym samym poście jest też informacja o tym, że sezon 10 kończy się 13 w niedzielę, co jest bardzo nietypowe. W tą samą niedzielę powinien się także odbyć wielki event, ale jeszcze zobaczymy. Wczoraj do gry na komputery weszła też mała aktualizacja. Miała ona na celu naprawić błąd, który umożliwiał graczom na myszce klawiaturze korzystanie z auto-aima. Teraz powinno też być niemożliwe. Zmiany jak najbardziej na plus. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.